No i tak parę minut po dziewiątej, jak na mnie to dosyć wcześnie, ale dzisiaj plan jest bardzo ambitny, bo mianowicie chcę przekroczyć trzy granice. Mało tego, te trzy granice chcę przekroczyć pieszo i nie jest to żadna ściema. Przekroczę, tak, raz, dwa, trzy granice. Trzy granice na piechotę dziś. Zostańcie i oglądajcie, co będzie dalej. A powiem wam, że droga jest naprawdę malownicza. Zobaczcie, tu stoi mój mini mikro camper, jak zwał go, tak zwał. A że droga przede mną długa i ciężka, bo tak jak powiedziałem, trzy granice na piechotę w jeden dzień, to chyba czas na fusiastą kawusię, żebym nabrać siły, nabrać energii i ruszyć dalej i później już bez przerwy zdobywać granice jedna za drugą. No i tak, moi drodzy, auto muszę zostawić tutaj. Okazuje się, że jednak jest więcej takich jak ja, którzy na piechotę przekraczają granice, więc ktoś wybudował parking. Więc zostawiam auto na parkingu, a dalej już idę sam, bo tak jak powiedziałem, granice będę przekraczał na piechotę. Pogoda też dzisiaj nie za specjalna. O, nie wiem, czy w ogóle mnie będzie słychać, bo strasznie wieje. Chciałem wziąć rękawice, no ale oczywiście zapomniałem. Od razu mi się to przypomina, jak zawsze mama mówiła: synku, weź rękawice. Po co? No właśnie, po co? Tu jeszcze droga przede mną. Ale daję. Zobaczcie. Ale zaraz ktoś powie, że taką tablicę mogłem sobie zrobić w domu. No teoretycznie tak. Ale już czegoś takiego to raczej w domu nie zrobił. Czyli mamy, jesteśmy na granicy państwa polskiego i na piechotę udaje się do Litwy. Zobaczcie, Republika Litewska, czyli pierwsza granica zaliczona. Nie kłamałem, na piechotę, więc co, ruszamy dalej. Więc teraz przekraczamy granicę Litwy z Rosją. Zobaczcie, druga granica zaliczona, również na piechotę. Tak mówiłem, tak zrobiłem. No i ostatnia. Wracamy do Polski z Rosji. No, chyba Rosja nie jest Schengen. No, ale nikt mnie na razie nie zatrzymał, więc się udało. I tak, nie palcem po mapie, tylko na piechotę. Napoleon bez ściemy przekroczył trzy granice w jeden dzień. A tak dalej już na poważnie, jesteśmy w Wisztyńcu. Jest to tak zwany trójstyk graniczny, czyli tutaj schodzą się granice Litwy, Rosji oraz Polski. Tak jak widzieliście, można dojechać tutaj samochodem. Praktycznie parking jest niedaleko. Z parkingu prowadzi taka dróżka, no nie wiem, może z 300-400 metrów. I jeden weekend na piechotę możecie przejść trzy granice. Ja wam dziękuję, jeżeli wam się podobało, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!